Witam Was bardzo serdecznie, Anna Zaporska. U mnie w studiu, jak zawsze, wyjątkowy gość. Dzisiaj kobieta, bardzo się cieszę. Mama, dziewczyna o bardzo dużej wrażliwości, już mogłam się przekonać o tym. No i wielka artystka. Kto to taki, kto to taki? Patrycja Markowska. Ale miło, szkoda, że sobie tego nie nagrałam, więc sobie to codziennie w dołkach, smutkach puszczała, ciągle zapętlone. Takie moje pierwsze pytanie. Czy uważasz, że my kobiety za mało się wspieramy? Bo tak ostatnio sobie o tym, wiesz co, myślałam. W ogóle z wiekiem powiem ci, Aniu, że doceniam kobiety w takim sensie, że no widzę naszą przewagę w pewnych kwestiach empatii, wrażliwości, dzielenia ról i jak też patrzę na ludzi, którzy na przykład są ze mną całe lata z moją muzyką, to są kobiety. Mm. Oczywiście zdarzają się panowie, ale jednak gdzieś ta wspólna wrażliwość, nić porozumienia jest z kobietami. I czy my się za mało wspieramy? Na pewno czasami tak. Mm. Na pewno czasami tak, bo powinnyśmy pamiętać, jak mamy trudne sytuacje, powinnyśmy pamiętać, jak my to musimy wszystko znosić dzielnie z podniesioną głową. I przydałoby się czasami o takiej solidarności kobiecej pamiętać, ale mam wrażenie, że to też istnieje. Powiem ci, że mam przyjaciółkę, na którą czekałam, wiesz, wiele lat, na Karinę, z którą też miewamy czasami w naszej przyjaźni zakręty i trudne momenty. Co nie jest dla mnie łatwe wcale, a wychodzimy z tego jakoś obronną ręką, bo nad tym pracujemy. Także myślę sobie, że oczywiście powinnyśmy, masz rację, częściej może się wspierać i pamiętać, jakie jesteśmy. Czasami potrafimy być kruche, nadwrażliwe, a jednak jak staramy się być silne. Ja trochę się może tak, przepraszam, nie oceniać, bo myślę sobie, że często się oceniamy. O tym chciałam powiedzieć. Oceniamy, trochę zazdrościmy. Faceci jednak idą, wiesz, razem pod rękę, co by się nie działo, to oni Myślisz? Tak, myślę, że tak. No może tak, ale jeżeli my się już zaprzyjaźnimy, to są często bardzo głębokie relacje i piękne. Faktem jest, że w ogóle ta ocena jest teraz, wiesz, dla mnie obecna wszędzie, a internetowo jest to tym bardziej bolesne, jak ta ocena jest oczywiście anonimowa i ja, która, wiesz, żyję ciągle poddana ocenie, no to wiadomo, że to czasami boli, jak czytam tam komentarze, wiesz, czy robię muzykę, to jaka ona brzydka albo coś, no to wiadomo, że to boli, tylko że myślę sobie, że nie ma co się skupiać na negatywach. Cieszę się, że jestem kobietą. Powiem ci, że jakoś czasami myślałam, że faceci to mają łatwiej, zwłaszcza w tym zawodzie, ale potem jak patrzę na swoje życie, no tak byłam mamą, jestem mamą, ale jak byłam w tych pierwszych etapach, kiedy biło we mnie serce i to myślę sobie, że cieszę się, że jestem kobietą. To jak jesteśmy już przy tych emocjach i przy tym ocenianiu, bardzo dużo teraz jest hejtu. Bardzo. Ja ostatnio, słuchaj, rozmawiałam z Jackiem Kawalcem, tak, który zdecydował się na to, żeby zacząć śpiewać z budką suflera. Mnie się bardzo podobało to, co on powiedział, bo powiedział, że absolutnie nie będzie tutaj chciał dogonić. Tak. Chce sobie śpiewać po swojemu. Komuś to się może podobać, komuś nie, ale kurczę, ta fala hejtu, która się wylała na niego, mnie zasmuciła. Wiesz co, ja nigdy nie miałam tak, że na przykład mam zły humor, przysięgam, ani razu. I wchodzę w internet, odnajduję artystę, który mnie irytuje i jadę. Nie mam. Ja wiem, że to zostaje. Że ja potem mogę 6 razy zmienić zdanie o tym artyście, bo na przykład nagra coś super. Nie mam tego w odruchu. Wiesz, prędzej mnie boli. A ty czytasz komentarze o sobie? Niestety czasami na nie trafię siłą rzeczy, jak nawet nie czytam, bo unikam tego. Kiedyś mi pięknie powiedziała Magda Różdżka, żeby tego nie robić. Mm-hmm. Żeby tego nie robić, bo to niewiele wnosi w nasze życie, a podcina czasem skrzydła. Ale to ludzie ci wyślą w dobrej wierze, chcą ci coś, coś ci pokażą. To zawsze boli. To zawsze boli, bo oddaję serce w taki sposób niekontrolowany tekstami, występami. Zawsze daję z siebie totalnie wszystko. Bardzo cenię publiczność. Nie mam takich sytuacji olewczych. Więc siłą rzeczy boli, kiedy czytasz takie złośliwe rzeczy. Bo kiedyś to mówisz, recenzja była albo dobra, albo tak, zła. Tak. Mogłaś się z nią zgadzać lub nie, przeżyć lub nie. Natomiast to jest też ludzkie, prawda? To jest ludzkie. Ocena. Tak, ale ja chyba wolę mojemu Jackowi na ucho coś powiedzieć, że coś mi się bardziej podoba lub coś mniej, ale chyba nie śmiałabym
pisać o tym. Ja muszę wam powiedzieć i tobie też... Przepraszam cię, Aniu, i jeszcze ci wejdę. Tak, masz tak czasami, że zmieniasz zdanie, że ktoś ci się nie podobał, a potem cię zaskakuje, ależ albo... Jasne. Ja bym umarła już z wyrzutów sumienia, jak ja bym po kimś pojechała, a potem by się okazało, że na przykład się myliłam. To skończę w takim razie swoją myśl. Przede wszystkim wam chcę powiedzieć, Patrycja od razu odpisała na moją wiadomość na Facebooku. Mnie się to strasznie podobało, to było strasznie dla mnie miłe. Ja myślałam, że ty mnie kompletnie olejesz. Jakaś tam sobie dziewczyna, Ania Zaporska, pisze do ciebie... No żartujesz. Nie, w ogóle trzeba szanować ludzi. Właśnie to, co mnie się w tobie strasznie podoba, to to, że ty masz takie bardzo fajne podejście do fanów. No ale ty nie jesteś fanką też bez... Ja, jestem, jestem. To jest, drodzy państwo, piękne. Naprawdę, jesteś taka skromna przy tylu rzeczach, które robisz. To jest... Dla mnie osobiście to jest taka lekcja, którą wyniosłam z domu też, że ja lubię ludzi po prostu, bo to pewnie różnie z tym bywa. Można gorzknieć z wiekiem, bo tych sytuacji trudnych, ciosów od życia i pewnie też od innych i jest wiele, ale myślę sobie, że w tej pracy naprawdę, to mówię szczerze, że bez takiej sympatii do ludzi, bez szacunku, to kończy się, to ma krótkie nogi. Byłam świadkiem wielu wspaniałych karier, kiedy ludzie zaczynali, mieli ogromne talenty, ale jakiś taki brak na przykład pokory, pracy, to taki balon, który napompujesz i on po prostu potem pęka, jego nie ma. Więc tak zostałam właśnie wychowana, że pamiętaj, na twój sukces pracuje masa ludzi i trzeba o tym zawsze pamiętać. Po prostu. Jeszcze jedno takie pytanie mam i zaraz przechodzimy do tych najważniejszych pytań. Często słyszałaś, że twój sukces, że swój sukces zawdzięczasz ojcu? Zdarzało się? Nie, to nie, że zdarzało, to po prostu było nieodłączną częścią, wiesz, mojej całej drogi. I zwłaszcza jak, wiesz, debiutowałam... Słuchaj, ale ja nie wiem, czy ja też bym tak nie myślała. No, wiesz, widzisz dziecko, no to myślisz sobie, jest mu łatwiej, droga i tak dalej. Ja myślę, że dopiero trzeba z czasem udowodnić, że ma się coś do przekazania, do powiedzenia, że jestem w tym wytrwałym. I myślę, że ludzie przestali już tak mówić. Może jakaś część zawsze zostanie, która tak będzie myślała, ale wiesz, jeżeli ja jestem na tym rynku 20 lat i robię swoje, płyta z tatą, droga dopiero po 20 latach w zasadzie tej, bo to było niedawno, 2 lata temu. Teraz sobie pozwoliłam, w kwietniu wychodzi nowa płyta, 9 kwietnia ma być premiera, z tego co pamiętam. I na tej płycie też będzie duet z tatą. Ale to jest tak przy okazji tego, co ja robię, a nie to jest tym głównym wektorem, który gdzieś tam, wiesz, mnie pcha do przodu. I ja myślę, że po prostu moja droga, moja trudność, każdy niesie swój krzyż, polega na tym, żeby gdzieś tam robić swoje, nie przejmować się tym i coś tam ludziom może też udowodnić, pokazać. I chyba się tak udało. Zawsze będą ci ludzie, którzy będą tak uważać, to mi kiedyś też Olaf Lubaszenko powiedział, że Patrycja, zawsze będzie tak. Są ludzie, którzy do tej pory uważają, że mój tata to jest najlepszy, a ja jestem tam w ogóle gdzieś przy okazji. I chyba się trzeba z tym liczyć i robić swoje po prostu. Nie, żeby to nie podcinało skrzydeł. Wiesz, mój tata jest wybitnym wokalistą, charyzmatycznym wokalistą i też cudownym człowiekiem i nie mogłabym się z nim ścigać, bo... No i bardzo przystojny. Bardzo przystojny, tak, i ja też się to bardzo, widzę. Bardzo podobał zawsze i podoba nadal. Przekażę mu, puszczę mu ten wywiad, słuchajcie. No bo wiesz co, on po prostu jest cudownym artystą, a poza tym bardzo się lubimy, jesteśmy blisko, więc na przykład nasze muzykowanie razem nie wynika z takiego zamiaru czysto komercyjnego, tylko z potrzeby muzykowania razem. Więc sobie na to pozwalam czasami. Więc siłą rzeczy takie komentarze będą zawsze. Dobra, to przechodzimy teraz do tego najważniejszego tematu. Wilczy pęd. To jest singiel, który już możemy wysłuchać na YouTubie. Dzisiaj też będziecie mieli okazję posłuchać w naszym radiu. Wilczy pęd. Ja oczywiście słuchałam tego singla, ale jakbyś mogła trochę opowiedzieć o tej piosence, o tym utworze. Ania, taneczny, radosny, na przekór pandemii, na przekór tym trudnym czasom, bo to był lockdown, kiedy zaczynałam tworzyć w ogóle tę płytę, bo płyta też się będzie nazywała Wilczy Pęd, bo właśnie ten wilczy pęd sobie teraz pielęgnuję, bo łatwo go zgasić codziennymi troskami,
przyziemnymi troskami często i taką codziennością, a tutaj chciałam napisać piosenkę tak, jak było zresztą z Niepoprawną. Niepoprawna też będzie na tej płycie, więc zobacz, kiedy ja już zaczęłam tą płytę promować. Od roku ją promuję, ona dopiero w kwietniu wyjdzie, ale ten Wilczy Pęd to była taka kontynuacja trochę tej mojej takiej na przekór potrzeby dawania ludziom radości i wiedziałam też bardzo, jaki chcę stworzyć teledysk i wiedziałam, że chcę pojechać nad jeziora do lasu, że chcę być... Znaleźliśmy wilka pięknego Argo. Jacek Szymański pięknie ten klip nakręcił, bo robiliśmy już wiele teledysków wcześniej razem, bo i Księżycowy, i w hotelowych korytarzach, i jeszcze raz, i Ocean. Dużo z Jackiem pracowaliśmy i on ma takie wyczucie, że mnie zna. I cieszę się, że tak nierozerwalnie ten klip na przykład z tą muzyką się uzupełnia, że to jest taka całość. Taki powiew, chciałam takiego powiewu słońca. Potrzebowałam tego sama, takiej muzyki słuchałam i potrzebowałam też czymś takim się podzielić. Ta płyta oczywiście będzie bardzo, tak jak zawsze u mnie, różnorodna, więc będą też ballady, będą numery bluesowe i takie też długie, wiesz, postawiłam sobie na to, żeby... No, to jest takie ciekawe, bo to jest zawsze takie, nie chcę nazwać tego ryzykowne. No dla... tak, ryzykowne oczywiście, bo, jednak... bo teraz wszystko skracamy. Tak, dlatego tak, Wilczy Pęd jest singlem, bo jest ewidentnie najbardziej taki, wiesz, na otwarcie, myślę, dobry do radia. Natomiast są też utwory, powiem ci, mega się z tego cieszę, które trwają w nieskończoność, są solówki, harmonijki, gitary i bawiłam się muzyką. Myślę, że jestem, wiesz, też na takim etapie, że sobie mogę na to pozwolić i wręcz muszę sobie na to pozwolić, bo będę żałowała, jak tego nie zrobię. Ty jesteś taką artystką premium, czyli taką osobą, która może sobie właśnie pozwolić na przekazywanie tych swoich emocji, nie musisz się dostosowywać do tego, co jest dzisiaj. Ale jak oceniasz to, jaka dzisiaj jest tworzona muzyka? Tak naprawdę uczciwie. Bardzo różna, bo zaskakująco różna. Od sytuacji, gdzie są bardzo słabe kompozycje, ale wspaniale wyprodukowane. Widać, że tam sztab ludzi, każdy dźwięk pod radio, że to jest takie bardzo, wiesz, chwytające. Słyszałam, że teraz ma być trend taki na przykład, żeby się piosenki nie wybijały, czyli na przykład nie, że masz zwrotkę i wchodzi piękny, szeroki refren, który cię łapie za serce, tylko wtedy a nuż się słuchacz przerzuci na inną stację, więc może lepiej płasko robić. I trochę coś w tym jest, że ta muzyka trochę taka do windy, jak my się śmiejemy, wiesz, czasami z muzykami, że taka niewzbudzająca emocji, bardzo bezpieczna. Takiej muzyki jest bardzo dużo. Ale z kolei jak pogrzebiemy w troszeczkę innym nurcie, gdzieś w internecie, to wiesz, też jest tak dużo wspaniałych młodych twórców i tej muzyki przepięknej, że to też tak pokrzepia, że nie trzeba zawsze iść z tym głównym nurtem. Ja zawsze próbowałam nim iść i próbowałam robić tak, żeby jedną nogą robić jednak piosenki dla szerszej publiczności, bo byłam wychowana na takich artystach po prostu, których ceniłam dla szerszej publiczności, ale też robić swoje. A teraz dzięki temu, że jest internet, można się, myślę, dogrzebać bardzo fajnych rzeczy. Ale czujesz taką odpowiedzialność, bo ja na przykład czuję taką odpowiedzialność, że jako dziennikarka, jako osoba pracująca w mediach, oczywiście bardzo różne osoby zapraszam, wszystkie bardzo lubię, ale mam taką też potrzebę zapraszania prawdziwych artystów. Dziękuję. Pokazywanie. To miło, wiesz, że tu siedzę sobie. Wlałam właśnie... już kawę, słuchajcie, na siebie przed wejściem na antenę. Ale czy masz tak, czujesz taką odpowiedzialność, że jednak no, musisz pokazywać tę sztukę prawdziwą? To bardziej wynika, powiem ci, z potrzeby mojego serca niż z takiej, że ja muszę komuś coś tam, wiesz, pokazać czy go wyedukować. Tylko po prostu tak było, słuchaj, naprawdę, z piosenkami w hotelowych korytarzach czy właśnie z Oceanem, że mi mówili, słuchaj, nikt ci tego nie zagra, ta płyta się nie sprzeda, jak jechaliśmy z chłopakami nagrywać Alter Ego, zamknęliśmy się w studiu i miałam różne głosy, że tutaj ci popowo świetnie idzie, nie rób takich... Ale pomyślałam sobie, że to jest moja droga i że ja za nią, wiesz, odpowiadam. I oczywiście potem wszystkie problemy, które spadają, no to ja dźwigam, ale myślę sobie, że też jak jest trudno, to też jest wartościowo i lubię po prostu przemycać takie rzeczy. Poza tym, wiesz, ludzie to pięknie czują. Oczywiście dla ludzi, którzy mnie znają tylko z radia, no to, wiesz, będę gdzieś tam inaczej odbierana, niż jak ktoś się zagłębi w tą muzykę.
tak sobie myślę, że jestem w dobrym momencie. To znaczy, bardzo się cieszę z tej płyty, która idzie, bo ona jest po prostu bardzo różnorodna i mam świetnych muzyków. Mariusz Obijalski właśnie, który produkuje tę płytę, jest dla mnie takim odkryciem i Maciek Wasio pomagał i mam super też swoich muzyków, z którymi gram koncerty, którzy nagrywali. I już sporo, powiem ci, singli, bo tak, zaczęliśmy od Niepoprawnej, potem Pod wiatr też było, co będzie na tej płycie i Wilczy pęd, no a szykują się w ogóle nowe, świetne single. Więc wiesz, bardzo, bardzo... Czyli, tak jak powiedziałaś, będzie energetycznie, energicznie, tak. Ale będzie też nostalgicznie. Też będzie. Jesteś nostalgiczna? Bywam. Bywasz. Bywam nostalgiczna. Myślę sobie, że to jest taka moja równowaga. A z tatą jaki to będzie? Oj, radosny. Radosny. I bluesowy, i cudowny. Słuchaj, to trochę taka, wiesz, kontynuacja. Kiedyś nagraliśmy piosenkę Kołysanka Davida Bowie i Tiny Turner i to jest trochę tak, że... My się bardzo cieszymy, jak razem śpiewamy. Mhm. Mamy niezwykłą podjarkę z tego, jak wychodzimy razem na scenę i my lubimy takie numery śpiewać razem. Ojciec czasem jeszcze zrywa koszulki. Nie. Słuchaj, myślę, że jak ty byś stała tam, wiesz, pod sceną, to by to zrobił. No, to w takim razie wybiorę się na was koncert. Zapraszamy. Bardzo, bardzo, z dużą przyjemnością. Chcemy zrobić, wiesz, taki koncert, to od razu cię mogę zaprosić. I państwa, jeszcze nie znam dokładnej daty, ale dzisiaj dokładnie o tym rozmawialiśmy, że chcemy zrobić koncert promocyjny Wilczego Pędu, tej płyty w Warszawie w maju. Mhm. Więc jak państwo będą czujni na wiesz, Facebooku i na stronie, na Instagramie, chcemy zrobić też na jesieni trasę po klubach. Natomiast taki koncert promocyjny płyty, gdzie zagramy te piosenki, na pewno w maju gdzieś tam będzie. No właśnie miałam jeszcze zapytać o trasę. Czy już wiesz w ogóle, jakie miasta będziesz odwiedzać, a może Chicago odwiedzić? Bardzo bym chciała. Byłam kiedyś, pamiętam to. Polonia jest w ogóle cudowna. Mhm. Wiesz, ja uwielbiam grać dla Polonii, bo naprawdę, mówię to z ręką na sercu, nie da się tego uzyskać nigdzie indziej, jak za granicą, gdzie przychodzi Polonia, bo ludzie tak pragną polskich tekstów, tak pragną polskiej muzyki, że to w ogóle, to mi dodaje takich skrzydeł. Bardzo bym chciała pojechać. Ja w ogóle uwielbiam podróżować też, więc dla mnie zawsze taki wyjazd jest cudowny. Wiesz, nie znamy jeszcze miast, bo w całym tym okresie pandemii cały czas patrzymy, co się stanie i najgorzej jest, jak, nie wiem, idzie informacja, sprzedają się bilety, potem musisz odwoływać. Mam nadzieję po prostu, że już będzie coraz lepiej i że to się w końcu uda zrobić. I jeszcze chcę zapytać, świat się pomylił. Pamiętasz? No. Pamiętasz. Wszyscy pamiętają. To był taki moment przełomowy? Bardzo. Byłam wtedy na początku ciąży, jak śpiewałam ten utwór na festiwalu w Opolu, więc to tak dla mnie i jako dla kobiety to był przełom i jako muzyka. Przełom. No ludzie mi zaufali. Dostałam nagrodę dziennikarzy i wygrany festiwal. To wtedy była bardzo duża rzecz. I na pewno pomogło mi to mocno w takim zaufaniu ludzi, że idę właśnie swoją drogą, a to już była, zobacz, trzecia płyta. Tak. Więc ja sobie tak tymi małymi kroczkami idę i idę, bo rzeczywiście nie było może, wiesz, w mojej drodze muzycznej jakichś skoków takich, ale ja bardzo cenię sobie tę drogę. I to był taki, myślę, początek tego właśnie, takiego odkręcenia trochę, że okej. Okay. Niech dziewczyna śpiewa, nie będziemy jej teraz może już tak mocno porównywać. No właśnie, też mam takie wrażenie, że dlatego to powiedziałam, że tak. Chyba to był taki właśnie moment przełomowy, no tak. Że zaczęła być Patrycja Markowska, a nie córka. Trochę tak. No widzisz, to zajęło trochę czasu, ale wiesz, też przekonywanie publiczności do siebie jest kręcące bardzo. Mm. To jest fajne, bo to mi też daje taką moc do działania, żeby jednak robić coraz ciekawszą muzykę, pisać coraz ciekawsze teksty, żeby to się rozwijało. I popełniam swoje błędy non-stop, ciągle, ale też się nauczyłam z nimi żyć. I myślę sobie, że wychodzimy tylko jakoś z tego silniejsi, jak działamy. Takie piękne ostatnio zdanie, jakieś usłyszałam, że w zasadzie jak się złoży broń i powie się, że czegoś się nie zrobi, to masz, jak się poddasz, to masz pewność, że z tego nic nie wyjdzie. Wtedy masz 100% pewność, że z tego nic nie wyjdzie, ale jak działasz,
to zawsze jest możliwość, że twoje marzenie się spełni. Jest ta szansa. Jeszcze muszę o jedną rzecz zapytać, już nie będę cię męczyć, bo wiem, że jesteś bardzo zapracowana w tym okresie i naprawdę Patrycja do nas dzisiaj pędziła, żeby zdążyć. Jestem ci bardzo wdzięczna. Ja bardzo dziękuję. Czy ty poznałaś Lenego Krawica? Nie. Stałam obok niego z kilka metrów. Nie, wiesz co, Leny, ja pamiętam, że wtedy to bardzo przeżywałam i trochę tak mówiłam. Bo ty zaśpiewałaś, no właśnie. Tak, graliśmy Sapor w Krakowie. On wtedy przyjechał bardzo zmęczony i nie wychodził w ogóle ze swojego kampera i nawet przez to jeden zespół nie zagrał supportu, bo miał być jeden zespół, nie pamiętam już nazwy, i my, i Len, i zagraliśmy tylko my. Myślę, że to było dla tego zespołu bardzo przykre, żeby oni nie hałasowali na próbie, bo on śpi w kamperze obok. Aha. Więc myślę, że miał totalny zjazd. Ale to był w ogóle piękny swój koncert, bo ja nie zapomnę tego, że graliśmy sobie w Krakowie przez rzekę, scena była za rzeką, a publiczność po drugiej stronie i słuchaj, na drogim koledze facet się rozebrał i wskoczył do Wisły i płynął, wiesz. Czyli było bardzo ciekawie. To było naprawdę cudowne przeżycie, więc było rock'n'rollowo i cudownie potem zostałam na koncercie, wiesz, ja bardzo cenię sobie jego talent. No jest tak wszechstronnym, utalentowanym artystą, że wiesz, to była uczta. Przystojny? No wiesz, no to jest, myślę, że jeden z najprzystojniejszych mężczyzn na świecie, więc... To prawda. Pięknie dojrzewa też, dba bardzo o siebie i taki kompletny on jest w tym wszystkim. Patrycja, bardzo, bardzo ci dziękuję. Bardzo życzę dziękuję. Ci ogromnych sukcesów. No i co, a was zapraszam oczywiście do wysłuchania Wilczego Pędu. Dziękuję, dziękuję jeszcze bardzo. Raz. Polski FM, Chicago.